Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś mam przyjemność zaprezentować grę Metal Gear Solid Ground Zero z wersji na PlayStation 4 w związku z tym, że tytuł ten pojawił się właśnie w najnowszej ofercie Plusa. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że mogę ten tytuł pokazać, o nim porozmawiać, na jego temat się wypowiedzieć i tak naprawdę pograć w tę świetną produkcję. Wielu nazywa to demem, ja nazywam to prologiem i wstępem do genialnego. Tak sądzę, że takie właśnie będzie The Phantom Pain, które to pojawi się już we wrześniu, a dziś, dzięki PlayStation Plus, dzięki uprzejmości Sony, no już użytkownicy PS4 mają niejako za darmo okazję przetestować Ground Zero. Ground Zero, które jest naprawdę świetne, które jest nieliniowe przede wszystkim, a tak mała lokacja, wydawać by się mogło ta baza, no tak naprawdę powinna ograniczać to, co możemy tutaj robić. A prawda jest taka, że tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bardzo dużo fajnych elementów i to jest gra, nad którą naprawdę warto się pochylić, jeżeli tylko szukacie czegoś fajnego. Dziś ona jest tania, a w szczególności, jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation 4, to właśnie dzięki PS Plus dziś możecie w ten tytuł zagrać niejako bezpłatnie i przetestować najnowsze przygody wprowadzające nas do The Phantom Pain Snake'a. Cóż, może tak w skrócie. Prolog ma tak naprawdę za zadanie wprowadzić nas w zupełnie nowe technikalia, system rozgrywki. System się zmienił, gra ewoluowała, została wprowadzona tak naprawdę na silnik graficzny Fox Engine, który jest naprawdę bardzo fajny i daje bardzo dużo nowych, fajnych możliwości. To jest nadal gra, w której chodzi tak naprawdę o skradanie się, co musimy tutaj naprawdę dosyć udanie czynić. Scenariusz tego demka kręci się tak naprawdę wokół Paz i Chico, dwójki małych, młodych ludzi, których Snake musi uratować z tego miejsca, z tej bazy. To jest głębsza historia, która ma wprowadzić do The Phantom Pain, ale bardzo atrakcyjna i przyznam się, że wcale nie taka łatwa, jakby się wydawało. Ale zakradnijmy się powoli do tego jegomościa. Cóż, Metal Gear Solid to nie gra akcji, choć oczywiście wielu może stwierdzić, że to jest gra akcji. Ja powiem inaczej, to jest gra akcji z bardzo wieloma elementami szpiegowskimi i skradankowymi. To jest tytuł, który naprawdę jest całkiem dobry w tym, co robi. Całkiem świetnie i przemyślany i naprawdę to nie jest gra, w której zachowujemy się bez pomysłu. Wszystko, co robimy w tym świecie, wszystko, co tutaj planujemy, to jest naprawdę taktyka i jeszcze raz taktyka. I za to kochamy Metal Gear Solid, bo to jest gra naprawdę głęboka, rozbudowana. Rzućmy okiem na całą bazę. Tu zostało to fajnie zrobione, bo żeby tak naprawdę wiedzieć, gdzie są przeciwnicy, musimy najpierw sobie ich oznaczyć. I według mnie to jest genialne rozwiązanie, wielki plus, bo tak naprawdę to oznaczanie ich to nie tylko oznaczanie tego, gdzie oni są, ale i poznawanie środowiska. Okej, możemy zejść. Musimy się tutaj dosyć dużo skradać. I właśnie na tym polega Ground Zero, że to jest gra, w której dużo uwagi przywiązano właśnie do skradania się, do pozostawania w cieniu. To skradanka pełną gębą mi. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. I naprawdę trzyma w napięciu. Prawda jest taka, że zawsze Metal Gear Solid trzymał w napięciu. Najpierw podejdę do tego, który jest tutaj
u góry. Spróbuję go dościągnąć. Żeby mi ci z góry właśnie się tak nie przyglądali. Oni są bardzo niebezpieczni, bo oni są w stanie wywołać innych. That rain just won't let up. It'll help you stay out of sight, but watch you don't get hypothermia. No, zakradniemy się do niego powoli, powoli. I wniesiemy go do budki, żeby nikt nas nie widział. Tu jest też fajne, bo dodano fajne opcje. Możemy go przesłuchać. Tak, dostajemy informację tak naprawdę o tym, co się dzieje. Możemy go też oczywiście ogłuszyć, przytrzymując kilkukrotnie R2. To jest też fajne, bo trzeba się naprawdę trochę wysilić, a w międzyczasie wszystko przecież się dzieje i nie ma tutaj naprawdę czasu na nic. Okej. Tu jest czysto. Myślę, że mogę schodzić na dół. Ale schodzić na dół bardzo powoli i uważnie, bo jest tutaj dużo i często nawet nie wiemy o ich obecności, a mimo to oni gdzieś tutaj się kryją. Pasichiko jest we wschodniej części tego kompleksu. Tak, tutaj będzie chwila oddechu, aczkolwiek nie ma tutaj smoke grenade. Przydadzą się. Jeżeli ktoś z was tylko grał kiedykolwiek poprzednie odsłony tej serii, to wie, że jest to gra naprawdę bardzo rozbudowana. Ale gra też z charakterystycznymi rozwiązaniami, które no, według mnie są fajne i nie mają sobie równych na rynku. No na przykład to takie usilne składanie się, to, że możemy się opierać o ściany. Dzisiaj to jest norma, ale chociażby w czasach PS1, kiedy ja zaczynałem swoją historię z Metal Gear Solid, to nie była norma. Tam było to fajnie rozwiązane, to składanie było takie, miało taki, o wiele inny wymiar. Dzisiaj ten The Phantom Pain właśnie bardzo rozwija formułę Metal Gear Solid. To jest bardzo fajne, bo dodaje mnóstwo dodatkowych opcji. Od chociażby nasz droid, z którego możemy korzystać. Proszę zobaczyć mapa. To wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie we wszystkich grach tak jest. Teraz, gdy przeglądamy mapę, przeglądamy przeciwników, ciekawe miejsca, no to tak naprawdę wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i jesteśmy... tu się musimy udać. Jesteśmy tak naprawdę, no... bezbronni. To jest bardzo fajne. Tego droida oni dość długo promowali. To też bardzo ciekawe. Trzeba uważać, żeby nie dać się zobaczyć. To jest kluczowe w Metal Gear Solid, żeby pozostawać w cieniu. I w tym metalu, tak mówiąc już pieszczotliwie, naprawdę jest dużo fajnych rozwiązań. Mi się podoba chociaż to czołganie się. Zupełnie inne niż to kiedyś miało miejsce. Kiedyś w ogóle pierwszy Metal Gear Solid, drugi, nawet trzeci, miał kamerę taką statyczną z góry. I to było wymuszone pewnie tam możliwościami silnika graficznego, ale i tak były niezwykle grywalne. I dzisiaj, gdy wchodzimy w pełne 3D, już czwarta część wchodziła w pełne 3D, no to tu naprawdę jest zupełnie inny wymiar rozrywki. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it.
któryś z nich mnie zauważył. Nie wiem, czy tu nie idzie przypadkowo. Idzie. Powiem wam, że trzyma w napięciu. Trzyma niesamowicie w napięciu i to mi się bardzo podoba. Że to jest taki metal pełną gębą. Bałem się, że no właśnie w Ground Zeroes trochę mogą przekombinować, że znowu może być wprowadzone to, co było w czwórce. Czwórka jest bardzo fajnym Metal Gear Solid, bardzo mi się podoba, ale tam taki futuryzm mi się nie podobał. Takie różne dziwne rozwiązania, to, że przeciwnicy byli, że to często walczyliśmy z jakimiś robotami. Nie zawsze mi się to po prostu podobało, a tu są zwykli żołnierze. Zwykły, klasyczny metal. Metal, który mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. I no za to sobie cenię tę grę. Już nawet to ten prolog, który dostaliśmy za darmo w plusie. No, gdy go ograłem naprawdę, go ogrywałem po raz pierwszy, no naprawdę się cieszyłem z tych fajnych rozwiązań. Spróbujemy nikogo nie zabić. Okej. Teraz tylko, żeby tamten na tej wieżyczce nam odpuścił. Próbuję się do niego dostać. Już gdy promowane było Ground Zeroes, ja przyglądałem się temu wszystkiemu, jak to tak naprawdę wygląda, jakie to będzie długie, czy to nie będzie demo na 10-5 minut. Nie jest. Nie jest, naprawdę. Jeżeli chcesz tutaj grać ambitnie, nie dać się zauważyć, zbierać te wszystkie przedmioty, naprawdę, to nie jest gra na 5 minut. Oczywiście to nie jest pełnoprawny tytuł na jakieś tam długie godziny, ale naprawdę bardzo dobry i bardzo, bardzo grywalny. On zaraz powinien usnąć, a w mnie... Dać. Skradać, bo dźwięk jest też bardzo ważny. Ja tego akurat się nauczyłem w Splinter Cellu, że dźwięk ma duże znaczenie. Przesługajmy go. Co mam nam do powiedzenia? No nic ciekawego, okej. Okay. Tutaj trochę poddusimy. Okej, jesteśmy na tej wieżyczce. Wszystko dobre, dobrze. Dobrze, ja się żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka z Metal Gear Solid. Przepraszam, chciałem powiedzieć The Phantom Pain. Jeszcze nie, dopiero we wrześniu. Z Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Zapraszam na bloga, zapraszam na kanał. Pozdrawiam.